Ryba czy tylko filet? Wiejska droga w zachodniej Norwegii, wijąca się wzdłuż fiordów, wokół lodowce i klify. Po wielu godzinach poszukiwań wreszcie docieram do celu. Do umiejscowionego w zimnych wodach ośrodka hodowli rybnej. Tu kryje się jeden z największych skarbów kraju – łosoś hodowlany. W odludnym miejscu ogrodzonym i za zamkniętą furtką jestem umówiony z człowiekiem, który chce wyjawić skandal ukryty w wodach fiordów. Kurt Odekalv jest jednym z najbardziej cenionych norweskich aktywistów ochrony środowiska. Ta hodowla to katastrofa. 2 miliony ryb w jednej hodowli to o wiele za dużo. Ponieważ jest ich tu takie mnóstwo, chorują. Obecnie mamy kilka epidemii rozprzestrzeniających się po całej Norwegii. Jednak fakt ten ukrywa się przed klientami norweskimi i francuskimi. Przez ostatnie 10 lat Kurt Odekalv utrzymuje ścisłą obserwację tej hodowli i zbiera dowody. Dziś chce mi pokazać niebezpieczne praktyki hodowców norweskich. Twierdzi, że na sfilmowanych przez niego ujęciach widać, jak hodowcy wpuszczają do wody silne pestycydy, które działają szkodliwie na system nerwowy. Sami muszą nosić szczelne kombinezony i maski. Pestycydy to środek na pasożyty i choroby, które nękają łososie w tej hodowli. Można tu znaleźć różnego typu chemikalia, ewomachtinę czy diflubenzuron, obrzydliwość. Te ryby nie nadają się do konsumpcji. Łosoś norweski jest najbardziej toksyczny na świecie. Toksyczna ryba jest w ciągłej sprzedaży w naszych supermarketach. Norweski łosoś nie jest jedynym gatunkiem ryby, której to dotyczy. By zweryfikować te oskarżenia, spędzam kilka miesięcy na badaniu przemysłu rybnego od zaplecza. Dieta zalecana przez lekarzy i dietetyków zawiera również ryby, mające być zdrowym i naturalnym produktem. Jednak ich mięso kryje wiele sekretów, wśród których są najbardziej toksyczne substancje w przemyśle rolniczym. Od Norwegii po Wietnam, przez Szwecję i Danię badałem wszystkie aspekty tego przemysłu. Ryby, hodowle, produkty rybne, a także gotowe dania. Zanurzyłem się w mętnych wodach niekontrolowanego przemysłu, który, zgodnie z naszą wiedzą, wtłacza niebezpieczne koktajle substancji chemicznych w żywność, trafiającą potem na nasze stoły. We Francji w ciągu ostatnich 50 lat konsumpcja ryb się podwoiła. Osiągnęła obecnie 17,5 kg rocznie na osobę. To więcej niż spożycie wołowiny i drobiu. By sprostać zapotrzebowaniu, pojawiły się nowe gatunki na rynku. A dzisiejsze sklepy rybne mało przypominają te sklepy z przeszłości. Witam, co podać? Poproszę 2 filety z łososia. W paryskim sklepie rybnym łosoś jest szkocki, strzępiel grecki i właściwie tylko pstrąg pochodzi z Francji. Mamy niewiele francuskich ryb i nie otrzymujemy informacji, skąd dokładnie są te ryby. Wiemy tylko, że z północy Atlantyku. Kilka lat temu dostawaliśmy precyzyjniejsze informacje. Obecnie większość ryb spożywana we Francji pochodzi z importu, prawie połowa z nich to ryby hodowlane. Sprzedajemy łososia hodowlanego, strzępiela i doradę.
Mniej więcej 60% jest wyławianych z morza, reszta to hodowlane. To są ryby dużo tańsze, tak jak te filety z łososia czy spangi. 12,90 euro za kilogram, najniższa cena za rybę w tym sklepie. 12,90 za kilogram. To umożliwia ludziom, którzy nie mogą sobie pozwolić na kupno filetu z dorsza za 32 euro za kilogram, jeść rybę za tanie pieniądze. Dobrze się sprzedaje. Kiedy następna dostawa? Jutro. Stosunkowo mało znana 10 lat temu, obecnie panga jest jedną z 10 najczęściej spożywanych ryb we Francji. Można ją znaleźć w sklepach rybnych i w większości supermarketów w postaci mrożonych filetów. Ze względu na swoją niską cenę, panga stała się szczególnie preferowaną i najczęściej spożywaną rybą w masowych punktach żywieniowych, na przykład w szkolnych stołówkach. Jak to możliwe, że te produkty hodowlane są takie tanie? Czy rzeczywiście zawierają mięso ryb serwowanych naszym dzieciom? Wietnam Południowy, Delta Mekongu. Pierwszy etap moich badań. Tutaj panga jest częścią tradycji kulinarnych. Sprzedają ją na targowiskach, spożywają codziennie w restauracjach. Tradycja tradycją, a rzeczywistość jest nieco inna. Od 15 lat panga stała się jednym z głównych źródeł zarabiania pieniędzy w regionie. 95% tej ryby na świecie pochodzi z Wietnamu Południowego. W małej wiosce Kanto w delcie wzniesiono nawet pomnik pangi tuż obok pomnika Ho Chi Minha, ojca niepodległości narodu. Chcę sprawdzić, czy ten sukces ekonomiczny kryje również ciemniejsze strony. Wykorzystywanie mieszkańców i eksploatowanie środowiska. Umówiłem się na spotkanie z bardzo zajętym człowiekiem, którego Wietnamczycy nazywają królem pangi. Pan Minh w niecałe 15 lat stał się posiadaczem czwartej największej fortuny w kraju dzięki swoim hodowlom. Eksportuje pangę do ponad 30 krajów, w tym do Francji. Po raz pierwszy zgodził się wpuścić ekipę z kamerą. Panie Minh, duże ryby jedzą tam. Pokażmy im mniejsze ryby, są głodniejsze. Idziemy. Majątek Minha znajduje się całkowicie pod wodą w tych stawach. Aby pojąć, jak jest ogromny, trzeba tu przyjść wcześnie rano, w porze karmienia. W każdym ze stawów żyje 300 tysięcy pang, przemysłowa liczba żarłocznych ryb. Karmimy je dwa razy dziennie, trzema tonami pokarmu na jeden raz. Tak je karmimy. Napychane suchym granulatem, pełnym tłuszczy i białka, ryby osiągają wielkość dorosłych w pół roku, dwa razy szybciej niż w naturze. By zapewnić ciągłość produkcji, pan Minh posiada ponad 350 tego typu stawów. W mojej hodowli jest 100 milionów pangi. W tych stawach jest więcej ryb niż ludzi w całym Wietnamie. Po pół roku hodowli z każdego stawu wyławia się 25 ton ryby. Dla pang to dopiero początek ich podróży na talerze europejskich stołów. Dla zadowolenia klientów Minh poddaje je radykalnej transformacji w jednej z 8 przetwórni. W niecałą godzinę staną się zamrożonymi filetami, przyprawionymi i gotowymi do eksportu.
Aby przygotować rybę, która ma być tanio sprzedana na rynku europejskim, ponad 1000 robotników preparuje 100 ton ryby dziennie. Wynagrodzenie pracowników zależy od ich wydajności. Zarabiają do 150 euro miesięcznie. Jednak, by tak zarobić, muszą utrzymywać tempo średnio 10 sekund na filet przez 10 godzin dziennie. Im więcej pracują, tym więcej zarabiają. Taką mamy tu zasadę. Przed zamrożeniem konieczny jest jeszcze jeden etap. Zaczyna się w tych wielkich zbiornikach. Woda zawiera polifosfaty, które przyspieszają zamrożenie. Jest też dodatkowa zaleta. Filety wchłaniają wodę, co sztucznie zwiększa ich ciężar. Pod koniec procesu ryby są bez smaku i zapachu. Co dziwne dla pana Minia, to zaleta przy eksporcie. W przeciwieństwie do innych ryb, panga nie ma zapachu ani smaku, dlatego przyjmuje smak i zapach dodanych do niej przypraw. Dzięki temu stała się ulubioną rybą w kuchniach całego świata. To sekret pangi. Każdego roku Wietnam eksportuje 1,5 miliarda tych tanich, bezbarwnych i bez smaku filetów. Z tego 20% pochodzi z hodowli minia. Z jego hurtowni wysyła się kilka tysięcy ton statkami do Hiszpanii, na Ukrainę, do Brazylii i według słów pana Minia również do kilku supermarketów francuskich. To faktura za nasze ryby wysłane do Carrefoura. Idą przez pośrednika, ponieważ Carrefour nie kupuje bezpośrednio od nas. Jest hurtownik, który kupuje cały nasz ładunek i część odsprzedaje Carrefourowi. Hurtownik ten ma bazę w Paryżu. W pandze pana Minia nie znaleźliśmy niczego, co mogłoby zagrażać zdrowiu. Niemniej w innych hodowlach mięso ryby zawierało niebezpieczną mieszankę substancji chemicznych. Większość hodowlanej pangi choruje na skutek zanieczyszczeń w wodach rzeki Mekong. Pan Hin jest miejscowym przedstawicielem WWF. W 2009 roku organizacja ta wstawiła pangę na tzw. czerwoną listę produktów, które są niebezpieczne dla środowiska i konsumentów. Spójrz, tam jest hodowla pangi. Pangi hoduje się tutaj w wodzie bezpośrednio pompowanej do kanału jednego z 1000 małych dopływów do Mekongu o wysokim poziomie zatrucia. Zatrucie wód można dojrzeć gołym okiem. Wystarczy porównać kolor tych kanałów dopływowych z kolorem głównego nurtu. Jest dużo ciemniejszy. To skutek działalności człowieka. Miliony Wietnamczyków wyrzuca codziennie swoje nieczystości do tych kanałów. Region jest również największym na świecie eksporterem ryżu. Intensywna uprawa powoduje użycie ogromnej ilości pestycydów. Przy takim koktajlu i ilości substancji zanieczyszczających wody te osiągnęły alarmujący stan. Kanały zawierają zielone algi i bakterie, które niszczą tlen i emitują toksyny do wody. Dlatego panga choruje? Oczywiście. Zmniejszony poziom tlenu w wodzie ma wpływ na system immunologiczny ryb i ich zdrowie. Aby wyleczyć pangi, hodowcy wpuszczają przemysłowe ilości środków leczniczych do swoich stawów. W tej hodowli ryby chorują na kilka infekcji. To duża hodowla. Philippe Questemont jest naukowcem z Uniwersytetu w Namur w Belgii. Przyjechał, by pomóc hodowcy w leczeniu chorych pang. To poważna infekcja? Owszem, krwawią w okolicach płetw.
Chorują im również wątroby. Yes. Bleeding. Okay, bleeding. Oh yes. Yeah, he fights with the problem with the ulcer in the liver. Yes. Kestemu ma zbadać, czy hodowcy nie stosują zbyt niebezpiecznych dawek lekarstw. Ileż tu chemikaliów? Tu są antybiotyki. W lokalnej aptece stoją setki pudełek z antybiotykami różnego typu. Intensywnie stosowane w hodowlach powodują reakcję łańcuchową. Problem w tym, że zawsze potem są jakieś pozostałości w środowisku, więc bakterie się uodparniają na te antybiotyki. Podawane regularnie rybom antybiotyki, zamiast zwalczać chorobę, intensyfikują ją, dlatego hodowcy zwiększają dawki. Błędne koło, ponieważ obecnie hodowcy nie mogą uniknąć podawania lekarstw. Gdy ryby zażywają antybiotyki, te zostają wchłonięte przez ich tkankę, po czym ich resztki są wydalane przez otwory gębowe i odbyty. Osady można znaleźć wszędzie w dopływach. Mogą nawet dostać się do innych hodowli, ponieważ dopływy używane są przez różnych hodowców. Aby powstrzymać to błędne koło, Kestemon stara się wypromować lekarstwa mniej zanieczyszczające środowisko. Jednak są one za drogie dla hodowców narzekających na ceny na rynku narzucone przez zachodnich dystrybutorów. Produkcja kosztuje nas 23 tysiące dongów za kilo, podczas gdy cena zbytu to 22 tysiące. Podwyższanie kosztów produkcji się nie opłaca. Po antybiotykach Kestemon dokonuje jeszcze bardziej niepokojącego odkrycia. To nie są antybiotyki, to raczej chemikalia, pestycydy. Pestycydy gromadzące się w mięsie ryby i w wodach Mekongu. Suche granulki, które sprawiają, że panga rośnie dwa razy szybciej niż na naturalnym pokarmie, oraz ogromna liczba ryb w jednym stawie, to wszystko powoduje zagrożenie zdrowia konsumenta. Na tym kończą się moje poszukiwania w Wietnamie, ponieważ nie przeprowadza się tutaj żadnych niezależnych badań. Wracam do kraju, gdzie zastosowanie chemikaliów i technologii przemysłowych poszło jeszcze dalej. W Norwegii hodowla ryb to przemysł przynoszący 4 miliardy euro rocznie. Jest na drugim miejscu zasobów krajowych po ropie naftowej. 70% łososia konsumowanego we Francji pochodzi z hodowli, które są umieszczone bezpośrednio w fiordach. Jednak w tym tajemnym i ukrytym świecie dziennikarze nie są mile widziani. Żaden z hodowców nie otworzył przed nami drzwi. Ponownie kontaktuję się z aktywistą Kurtem Odekalwem. Ryba czy tylko filet? Wiejska droga w zachodniej Norwegii wijąca się wzdłuż fiordów, wokół lodowce i klify. Po wielu godzinach poszukiwań wreszcie docieram do celu. Do umiejscowionego w zimnych wodach ośrodka hodowli rybnej. Tu kryje się jeden z największych skarbów kraju – łosoś hodowlany.
W odludnym miejscu ogrodzonym i za zamkniętą furtką jestem umówiony z człowiekiem, który chce wyjawić skandal ukryty w wodach fiordów. Kurt Odekalv jest jednym z najbardziej cenionych norweskich aktywistów ochrony środowiska. Ta hodowla to katastrofa. 2 miliony ryb w jednej hodowli to o wiele za dużo. Ponieważ jest ich tu takie mnóstwo, chorują. Obecnie mamy kilka epidemii rozprzestrzeniających się po całej Norwegii. Jednak fakt ten ukrywa się przed klientami norweskimi i francuskimi. Przez ostatnie 10 lat Kurt Odekalv utrzymuje ścisłą obserwację tej hodowli. To dorsz, który uciekł z hodowli. W hodowli rodzi się 50% takich dorszy. Nie mogą zamknąć paszczy. Genetyczna mutacja. By ją zlikwidować, potrzeba aż 8 pokoleń. Co gorsze, ten zmutowany dorsz łączy się z dorszem żyjącym dziko. Nie chce się jadać czegoś takiego, ale jak obetnie się im głowy, nie widać różnicy. Łosoś również cierpi na, może mniej widoczne, ale nie mniej niepokojące transformacje. Spójrz na ogon, jest dużo mniejszy od ogona dziko żyjącego łososia. Skóra nie przykrywa skrzeli, to nie jest naturalne. To, co znaleźliśmy wewnątrz ryby, jest jeszcze gorsze. Świeża ryba, a jej mięso rozpada się pod dotknięciem. Powinno być sprężyste. Tej ryby nie powinno się jeść. Łosoś niehodowlany zawiera od 5 do 7% tłuszczu. Ten ma od 15 do 34%. Ponieważ substancje chemiczne gromadzą się w tkance tłuszczowej, to sprawia, że jest to najbardziej toksyczna żywność na świecie. Ponieważ ryby te mają więcej tłuszczu, mięso ryb hodowlanych zawiera wyższy poziom osadów chemicznych. Obserwacje Kurta Odekalva potwierdziły badania francuskiego naukowca Jérôme Rousina, pracującego dla Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Zmierzył koncentrację toksycznych substancji chemicznych obecnych w produktach żywnościowych. Wyniki badań są pouczające. Różne kolory to różne toksyny. Mamy tu rozmaite produkty. Hamburgery, pełnotłuste mleko, jajka, jabłka, ziemniaki, dorsz, łosoś hodowlany. Nie do wiary. Ryba hodowlana zawiera wyższy poziom toksyn niż inne produkty. Porównując z innymi, widzimy, że łosoś hodowlany zawiera więcej toksyn. Liczby mówią same za siebie. Ryba hodowlana jest 5 razy bardziej toksyczna od innych produktów z supermarketów. Dla Jérôme Rousina wnioski są oczywiste. Nadal jadasz ryby hodowlane? Skąd? Przestałeś po tych badaniach? Owszem. Nie należy wystawiać się na wchłanianie tych zanieczyszczeń. Trawiąc je, człowiek się naraża. Nie tylko mierzy się zanieczyszczenia, w laboratorium bada się również ich skutki w organizmach. To grupy testowe. Jedną grupę kontrolną gryzoni karmimy standardowym pokarmem laboratoryjnym, drugiej grupie do karmy dodajemy łososia hodowlanego. Jérôme otrzymał niepokojące wyniki z grupy karmionej łososiem.
To tkanka tłuszczowa z brzucha. Robi wrażenie. Myszy karmione łososiem stały się otyłe i chore na cukrzycę. Jeśli organizm jest wystawiony na różnego typu toksyny, powodują one w takim organizmie gromadzenie się tłuszczu. Została sformułowana teoria wiążąca otyłość z konsekwencją wchłaniania wszystkich toksyn napotykanych w środowisku. Jérôme Rusin ogłosił następnie kolejną rewelację. Według jego badań toksyczność łososia nie wynika głównie z pestycydów wpuszczanych do hodowli, także z suchej, granulowanej karmy podawanej rybom. Zanieczyszczenia pochodzą przede wszystkim z pożywienia, którym karmione są łososie. Co to za substancje? Dioksyny, dwufenyl polichlorowany, dieldryna, aldryna, toksafen. Jak to możliwe, że znajdują się w karmie? O to trzeba zapytać producentów karmy. Jedno jest pewne, konsekwencje są bardzo poważne i niebezpieczne. Zwykła, sucha karma jest groźniejsza od pestycydów i antybiotyków. Jak ją produkują? Dlaczego jest tak toksyczna? Mały port Tyboron w Danii. Tu kutry rybackie nie zaopatrują targów rybnych czy supermarketów. Tu znajduje się wytwórnia karmy dla ryb. Finn Nielsen jest brygadzistą w tym zakładzie. Naszym produktem jest sucha karma dla ryb. Granulki są wytwarzane z mięsa świeżo złowionych ryb. Tego dnia nowy transport węgorza został przeładowany bezpośrednio z ładowni statku rurą do przetwórni. Dlaczego używacie węgorzy do produkcji karmy? Bo to tłusta ryba. Zawiera dużo białka i oleju. Interesują go ryby tłuste. W tej wytwórni 20% pochodzi z Bałtyku. W tym problem. Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Część wyławianych przez nich gatunków jest toksyczna, zanieczyszcza karmę i cały łańcuch pokarmowy. W Szwecji umówiłem się z Janem Isaksonem, aktywistą Greenpeace'u. Prowadzi mnie do sklepu, by kupić rybę złapaną w regionie. Poproszę śledzia i łososia. Sprzedawczyni, zanim sprzeda nam ryby, oświadcza coś zaskakującego. Ostrzega nas przed własnym towarem. To śledź bałtycki, trzeba uważać. Tutejsi mieszkańcy wiedzą, że nie należy dużo go jeść. Raz na tydzień maksimum. To samo z węgorzami. Kobiety w ciąży nie powinny w ogóle jeść ryb bałtyckich. Sprzedawczyni ostrzega o tym dzięki działaniom Jana i rządu szwedzkiego, którzy prowadzą kampanię ostrzegającą przed rybami z Bałtyku, szczególnie przed śledziami i łososiami. Ryby te zawierają wysoki poziom dioksyny, jednej z najsilniejszych trucizn, jakie dziś znamy. Nawet bardzo niski poziom dioksyny może wpłynąć na nasz system hormonalny i spowodować raka. By znaleźć źródło tych zanieczyszczeń, nie trzeba szukać daleko. Pojedziemy tą wąską drogą. Hey,
Wystarczy godzina jazdy ze Sztokholmu, by dotrzeć do papierni. Od dawna papiernie szwedzkie są źródłem zanieczyszczeń w postaci dioksyny. Znajduje się tutaj wysoka koncentracja tej trucizny. Nie tylko szwedzkie chemikalia zatruwają Bałtyk. Wokół Wybrzeża Bałtyckiego 9 wysoko uprzemysłowionych państw wyrzuca odpady chemiczne do morza, w tym Niemcy i Rosja. Bałtyk jest prawie zamkniętym akwenem, którego wody nie odnawiały się od 30 lat. Chemikalia gromadzą się w nim i trafiają do mięsa ryb. Toksyny są wchłaniane przez warstwy tłuszczu. Dlatego łosoś i śledź są tak zatrute, bo ich mięso jest tłuste. Dzięki tłuszczom są smaczne, ale jednocześnie więcej wchłaniają niebezpiecznych toksyn. Toksyny te potem trafiają do całego łańcucha pokarmowego. Im ryba tłustsza, tym więcej wchłania zanieczyszczeń. Niektóre z nich, takie jak dwufenyl polichlorowany czy pestycydy, nigdy nie dają się zlikwidować i nazywa się je trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi. Im dalej w łańcuchu pokarmowym, tym większa koncentracja toksyn w tkance tłuszczowej. Na końcu łańcucha kilo tuńczyka czy łososia jest bardziej toksyczne od kilograma małej ryby. W konsekwencji niektóre tłuste ryby z Bałtyku nie nadają się do konsumpcji. Trudniej je znaleźć na talerzu u konsumenta, dlatego jest na nie popyt w wytwórniach karmy dla ryb i to tam się gromadzą toksyny. Wracamy do Tyborn, do wytwórni suchej karmy. Aby przetworzyć tłuste ryby na karmę, Finn Nielsen gotuje ryby w takich olbrzymich piecach. Otrzymuje następnie dwa różne produkty, mączkę wysokobiałkową oraz olej rybny. Te dwa składniki znajdują się potem w produkcie końcowym i oba przyczyniają się do kontaminacji karmy. Najpierw olej, gromadząc się w tkance tłuszczowej, przyspiesza zwiększanie poziomu toksyn. Dlatego ryby hodowlane są bardziej na to podatne. Mączka stanowi jeszcze większy problem. Znalazłem to w tym wielkim kontenerze. W mączce białkowej ląduje antyoksydant zwany etoksychiną. Etoksychina jest intensywnie stosowana przez Fina Nielsena, ale najwyraźniej Nielsen nic o niej nie wie. Do czego się jej używa? Co się dzieje, jeśli się jej nie zastosuje? Nie wiem, co to jest. Wiem, że muszę jej użyć. Dlaczego stosuje się tę tajemniczą substancję? Czy stanowi zagrożenie dla konsumentów? Ujawniamy teraz jeden z najściślej chronionych sekretów przemysłu przetwórstwa żywnościowego. Na pierwszy rzut oka nie ma etoksychiny w przetwórniach. Substancja została zarejestrowana w 1959 roku przez Monsanto, gigantyczną amerykańską firmę chemiczną produkującą pestycydy. Stosowano etoksychinę do produkcji gumy, ale również w przetwórstwie owocowym i warzywnym. Stosowanie tej substancji jest ściśle regulowane i ograniczone. Jakie jest jej działanie w przetwórstwie rybnym? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w Genewie, w tym laboratorium. Dwa lata temu Patrick Edder i Didier Ortelli ze zdumieniem odkryli etoksychinę w mięsie ryby hodowlanej. Poziom był bardzo wysoki, dużo ponad dopuszczalnych 50 mikrogramów na kilogram.
Wartość dopuszczalna to 50 mikrogramów. W badanych rybach wynik jest od 10 do 20 razy wyższy od tego standardu, ponieważ znaleziono od 500 do blisko 1000 mikrogramów na kilogram. Dużo ponad przyjętą normę. Zdecydowanie. Nie spotyka się tego w mięsie ryb żyjących na swobodzie. To logiczne, bo nie karmi się ich karmą dla ryb. Natomiast wszystkie ryby pochodzące z hodowli są zanieczyszczone etoksychiną. Przed nimi nikomu nawet nie przyszło do głowy, by szukać etoksychiny w rybach i słusznie, bo substancja ta miała chronić przetwory owocowe i warzywne. Jednak przetwórcy znaleźli również dla niej inne zastosowanie. Używa się jej, aby zawarty w mięsie tłuszcz chronić od zjełczenia, tym samym zapewnić wysoką jakość. Problem w tym, że wytwórcy karmy rybnej nie poinformowali Ministerstwa Zdrowia o zmianie receptury, w wyniku czego poziom etoksychiny jest ściśle kontrolowany w owocach, warzywach i w mięsie, ale nie w rybach. To absurd, że są ustalone standardy dla bydła i kurczaków, ale nie dla ryb. Są nawet ustalone standardy dla mięsa kangurów i gadów, ale nie dla ryb. Eder i Patrick dokonali jeszcze dziwniejszego odkrycia. Wpływ etoksychiny na zdrowie człowieka nigdy nie został zbadany przez EFSA. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. W raporcie EFSA brakuje wielu aspektów, między innymi toksyczności długoterminowej i wpływu na zachorowalność na raka. Nie przeprowadzono żadnych wiarygodnych badań dotyczących neurotoksyczności. EFSA nie była w stanie nawet ustalić akceptowalnego poziomu dziennego, twierdząc, że nie da się tego wyliczyć w związku z niepełnymi danymi. Skoro takie produkty mają być na rynku, z pewnością nie wolno ich wprowadzać, bazując na tak słabych badaniach. Jedyne poważne badania zostały przeprowadzone przez norweską badaczkę. Znaleźliśmy tylko to opracowanie z Norwegii. Postanowiłem dotrzeć do źródła. Victoria Bonne prowadziła badania w Bergen w Państwowym Instytucie NIFES. Jednak od tamtej pory straciła posadę w instytucie, dlatego zastałem ją w domu. Pracując nad etoksychiną, Victoria z początku odkryła, że nikt, nawet firma Monsanto, nie ma pojęcia o wpływie tej substancji na ludzkie zdrowie. Nikt nie pytał, czy to bezpieczny produkt. Założyli, że nie będzie problemu. Nie przeprowadzono żadnych analiz? Nie. To szaleństwo. Nie powinno się kontrolować wszystkich składników w żywności? Owszem. Po kilku latach pracy Victoria dokonała 6 odkryć związanych z tą substancją. Każde bardziej niepokojące od drugiego. Odkryłam, że etoksychina może przedostać się do mózgu. W mózgu mamy blokadę, która odgrywa bardzo ważną funkcję. Ma chronić go przed substancjami toksycznymi. Żadna obca organizmowi toksyna nie powinna się przedostać. Etoksychina jednak się przedostaje. Tak. Jest niebezpieczna, oczywiście. To odkrycie powinno być jak najszybciej opublikowane. Zdaniem Victorii substancja ta powoduje zatrucie mózgu i prawdopodobnie ma działanie rakotwórcze. Problem w tym, że Victoria Bonne od kilku lat nie może opublikować swoich badań w żadnym czasopiśmie naukowym.
Czemu nie możesz tego opublikować? Bo już nie jestem zatrudniona w instytucie. Straciłam status badacza i nie mam prawa opublikować swoich badań. Mimo wielu odkryć, Wiktoria opuściła Instytut Badawczy. Jak oficjalnie podano, na własne życzenie. Jednak dowiedziałem się, że w rzeczywistości prawda wyglądała inaczej. Dłużej nie mogłam już z tymi przeciwnościami walczyć. Dlaczego? Mówisz, że chcesz opublikować swoich 6 odkryć. Możemy o tym pomówić, ale wyłącz kamerę. Poza kamerą Wiktoria Bone przyznała, że wywierano na nią presję, a nawet były próby sfałszowania jej wyników. W nadziei na znalezienie pracy gdzie indziej i opublikowanie w końcu badań, Wiktoria postanowiła nie denuncjować tych praktyk w prasie. Jednak inni to zrobili, ponieważ nie była pierwszą osobą, którą to spotkało. W 2006 roku Claudette Bethune, również pracująca w NIFES, zmierzyła obecność niebezpiecznych substancji w łososiu. Oskarżyła potem w prasie swoich przełożonych i Ministerstwo Rybołówstwa o stosowanie nacisków i fałszowanie jej badań. Cztery lata temu norweskie Ministerstwo Rybołówstwa obcięło fundusze na badania nad etoksychiną. Według Kurta Odekalva tę decyzję podjęła pani minister osobiście. Pani minister sama opracowała przepisy zdrowotne. Bezpośrednio kontroluje wszystkie publiczne organizacje do spraw zdrowia, jak również instytuty badawcze, takie jak NIFES. Wykorzystuje swoją pozycję, by podejmować decyzje bez konsultacji. Zmusiła instytuty do obniżenia standardów, by toksyczne ryby mogły być nadal sprzedawane. Wszystko dla pieniędzy. Przed jej rządami w Norwegii nigdy by nie sprzedano niebezpiecznych ryb. Moim zdaniem ona jest totalnie skorumpowana. By zweryfikować te oskarżenia, zdecydowałem się na rozmowę z rzeczoną minister. Zostałem umówiony na 5-minutowy wywiad w Brukseli w czasie targów. Jednak przeznaczono mi znacznie krótszy czas. Badacze NIFES chcieliby pracować nad etoksychiną, jednak nie ma na to pieniędzy. Czy przywróci pani fundusze na te badania? W tym miejscu możemy rozmawiać wyłącznie o targach rybnych. Bardzo szybko rzeczniczka prasowa zakończyła wywiad. Proszę pana, koniec wywiadu. Nie zdążyłem zadać pytania. Tak to już jest. Pani minister nie chciała rozmawiać o etoksychinie. Twierdziła, że nic o niej nie wie, jednak gdy przyjrzymy się jej CV opublikowanemu na stronie ministerstwa, dowiemy się, że 4 lata pracowała dla EWOS, światowego lidera w produkcji suchej karmy dla ryb, tuż przed zaangażowaniem jej na konsultanta w ministerstwie. Od tamtej pory pracowała na kilkunastu stanowiskach w przemyśle łososiowym. Była nawet lobbystką w FHL, Stowarzyszeniu Hodowców Owoców Morza. Według Kurta Odekalva wciąż są pewne luki w jej CV. Ta kobieta jest właścicielką 8% w dużej firmie hodowli łososia, a dyrektor jej gabinetu posiada 20% w innej hodowli ryb. Dla mnie to korupcja. Przypomina mi to włoską mafię.
Oskarżenia mogą wydawać się dość brutalne, ale są poparte faktami kryjącymi się pod zwykłym układem finansowym. Sprawdziłem akta firmy JMJ Invest, w którym pani minister ma główne udziały. JMJ Invest posiada ponad 10% głównych hodowli łososia, których udziałowcami są członkowie rodziny pani minister. Toksyczne ryby, naukowcy uciszeni, minister z konfliktem interesów. Wyjeżdżałem z Norwegii zdumiony tym, czego się dowiedziałem. Jednak moje dochodzenie jeszcze się nie skończyło. Wciąż muszę sprawdzić, jak takie ryby trafiają na nasze stoły, w dodatku bez naszej wiedzy. Dla producenta wystarczy dyskretnie zmienić nalepkę na produkcie. Tak było w aferze z mięsem końskim. W Boulogne-sur-Mer, głównym porcie rybackim we Francji, niektóre firmy nie zadowalają się jedynie sprzedażą ryb. Produkują również bez wiedzy konsumentów coś, czego się dodaje do gotowych dań w sprzedaży. Dziś przyszedł ładunek dorsza bałtyckiego. Z jednej strony piętrzą się filety, z drugiej pozostałe resztki, które nie zostaną zmarnowane. Co pani filetuje małego dorsza? Lis Sergent pracuje dla firmy specjalizującej się w przetwórstwie odpadków rybnych. Po wyjęciu filetu z dorsza, tak jak w tym wypadku, jest mnóstwo resztek, które można spożytkować, robiąc z nich pulpę do innych przetworów, na przykład rillet, rodzaj pasty. Kilka lat temu uważało się te resztki za do wyrzucenia. Obecnie jest to bardzo wartościowy materiał. Bardzo wartościowe, a co ważniejsze, niedrogi. Te przetworzone resztki, które trafiają do gotowych dań, są kupowane przez Sergent po 15 centów za kilo. Niektóre są ładowane do kontenerów, inne bezpośrednio na ciężarówki, którymi przewozi się je do tej przetwórni. Tutaj nic się nie marnuje. Rybia skóra jest odzyskiwana dla przemysłu kosmetycznego. Na tych oddziałach głowy i pozostałe resztki są poddawane przeróbce. Kiedy jednak przyjechaliśmy z kamerą, wszystkie maszyny wyłączono, chociaż było oczywiste, że niedawno pracowały. Przed naszą wizytą dyrektor przetwórni kazał zamknąć linię produkcyjną. Nie obawia się pokazania procedur w przetwórni. Boi się, że konsumenci przestraszą się widoku pulpy. Mimo wszystko udało nam się sfilmować ukrytą kamerą to, czego dyrektor nie chciał pokazać. Maszynę miażdżącą resztki i produkującą bezkształtną masę. Niezbyt apetyczny widok, a nazywają to pulpą. Po umyciu tak wygląda produkt końcowy. Ten akurat pochodzi z resztek tłustej ryby pstrąga. Jakie zastosowanie ma ta pulpa? Na ogół jest to składnik gotowych potraw na sprzedaż, ale sporo jej idzie do karm psich lub kocich. Zaletą tego produktu jest przede wszystkim jego cena. Pulpę sprzedaje się po 1,30 euro za kilo, 10 razy taniej od filetów rybnych. Dlatego istnieje popyt wśród producentów żywności, tym bardziej, że nie wymaga się od nich umieszczania pulpy w składzie na nalepkach. Oto fabryka w zachodniej Francji produkująca gotowe dania. Tego ranka zespół inspektorów zrobił im niespodziewaną kontrolę. Witam, Emeryk, szef Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Witam. Jean-Michel Emeryk przyjechał na inspekcję słynnej markowej firmy przetwórstwa żywnościowego.
chcę zbadać zapiekankę z dorsza i ziemniaków. Tu jest lista składników. Woda, dorsz 23%, wyłącznie ryba i sól. Trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście znajduje się tu 23% czystego produktu. Czysty produkt. Powiedzmy, kiedy gotowe danie ma na nalepce napis wyprodukowane z dorsza, bez dodania słów filet z ryby, to znaczy, że na ogół jest to danie z pulpy. Przecina się blok i pobiera próbki ze środka. Jean-Michel chce sprawdzić, czy składniki zgadzają się z tymi umieszczonymi na nalepce. To blok mięsa rybnego skompresowany i zmrożony. Łatwiej w ten sposób ukryć inne gatunki ryb, mieszając je z dorszem. Wyglądają potem jak filety z dorsza. Po skandalu z mięsem końskim również ryby znajdują się pod lupą Komisji do Spraw Kontroli Nadużyć. Próbki wysyłane są do analizy DNA do Państwowego Laboratorium Analiz w Marsylii. Laboratorium prowadzi Frédéric Saltron. Identyfikacja DNA ryby to długi i skomplikowany proces. Według badań amerykańskich jedna na trzy nalepki podaje mylące dane. Tak samo jest z naszą próbką. Znajduje się w niej kilka składników. Część to dorsz z Pacyfiku, inne to mintaj. Krótko mówiąc, mamy dorsza z Pacyfiku i mintaja. Istotnie. Jednak mintaja nie ma w składnikach, czyli to nielegalne. To anomalia. Musimy się zwrócić do specjalisty, który objaśni obecność mintaja w tej próbce. Nie można wykluczyć przypadku. Jeśli droższy dorsz został zastąpiony tańszym mintajem, to już jest nadużycie. Innym nadużyciem będzie sprzedaż ryby hodowlanej jako złowionej na wolności. Mintaj zamiast dorsza. W pulpie zamiana gatunków jest dużo częstsza i stwarza problem, bo trudno ją wyśledzić. Obecnie cały przemysł przetwórstwa rybnego może budzić zaniepokojenie i zagrażać zdrowiu. Niektórzy specjaliści całkowicie zmienili swój pogląd na ryby. Jean-Louis Musset jest onkologiem. Dziś prowadzi warsztat dotyczący powodów zachorowań na raka. Warsztat jest dla kobiet dotkniętych tą chorobą. Naszym celem nie jest szukanie winnych, ale przedsięwzięcie środków zapobiegawczych. Wśród wielu przyczyn zachorowań na raka ryba stała się jedną z nich. Prosta rada. Nie jadać często dużych ryb, takich jak łosoś czy tuńczyk, nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Należy jeść małe ryby, najlepiej te bogate w olejki omega-3. Zalecam chorym na raka piersi małe ryby. Spożywanie ryb może wpłynąć na moje zdrowie, owszem. Przedtem było to wskazane, bo można było zbadać składniki, szczególnie zawartość olejków omega-3 i witaminy D. Nie bez powodu karmiono nas łyżką tranu w dzieciństwie, ponieważ tran zawierał dużo witaminy D. Nagle okazało się, że ryby są pełne pestycydów i rtęci. Jeśli ryby są z Finlandii, wiadomo, że jest tam sporo radioaktywnych składników, nawet 20 lat po Czernobylu. Takiej ryby nie należy jeść. To ryba radioaktywna, z rtęcią, ciężkimi metalami, z dwufenylem, dioksynami itd. To już nie to samo. Zatem trzeba zmienić przekaz o diecie rybnej. Przez 30 lat władze francuskie zachęcały do nieograniczonej konsumpcji ryb. Tego lata zmienili swoje zalecenia do 2 dań rybnych tygodniowo. Sposób, by zapobiec lub przewidzieć kolejny skandal żywieniowy. Opracowanie Telewizja Polska, tekst Teresa Olechowska, czytał Janusz Szydłowski.